20 listopada 1995 roku Lady Di, w obecności milionów widzów przed telewizorami, otworzyła się publicznie. Opowiedziała o wszystkim. Od zaburzeń odżywiania po autodestrukcyjne zachowania i romans z wojskowym Jamesem Hewittem. W trakcie wywiadu udzielonego dziennikarzowi BBC, który jak później się okazało, oszukał księżną, Diana uczciwie opowiedziała o swoich problemach. Niestety stacja przez lata ukrywała prawdziwą ciemną stronę dziennikarza. BBC osiągnęło prawdziwy sukces, jeśli chodzi o oglądalność. Wywiad z Martinem Bashirem obejrzało 23 miliony widzów. Taka frekwencja zdarza się niezwykle rzadko. 20 listopada Diana przez 54 minuty dzieliła się z widzami swoimi najintymniejszymi tajemnicami, opowiadając o romansie męża z Kamilą i wyrażając przekonanie, że Karol nie jest odpowiednią osobą do objęcia tronu. Niedawno okazało się, że wszystko było oparte na kłamstwie. Dużo miłości. Tak księżna Wali kończyła wszystkie wiadomości, jakie zostawiała na automatycznej sekretarce swojej przyjaciółki Simone Simons. 27 lat po śmierci Diany, uzdrowicielka wciąż przechowuje niektóre z nich. Od czasu do czasu ich słucha, by przypomnieć sobie humory księżnej. Zachowała je na pamiątkę, by przypominały jej o niezwykłej przyjaźni. Od kontrowersyjnego wywiadu Karola z Jonathanem Dimbleby, w którym książę przyznał się do zdrady z Kamilą Parker Bowles, przez współpracę Jamesa Hewitta z Anną Pasternak przy książce Zakochana księżna, po związki Diany z Kanem i Dodim Fayedem, Simons towarzyszyła jej na każdym kroku. Byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami, mówiła. Dla niektórych mogę wydawać się dziwna jako przyjaciółka Diany, ale przynajmniej jestem uczciwa i szczera, nigdy bym nie wprowadziła jej w błąd. Byłam zaszczycona, że mogłam mieć tak niesamowitą przyjaciółkę. Simons w końcu stała się świadkiem tego, w jaki sposób były dziennikarz BBC Martin Bashir manipulował Dianą, by podzieliła się z nim swoimi najmroczniejszymi tajemnicami. Simons wspominała, jak Diana zadzwoniła do niej po wyemitowaniu wywiadu w zimny poniedziałkowy wieczór. Dostałam telefon. Simon, jesteś zajęta? Powiedziałam, właściwie to już śpię. Diana na to, o, dobrze, czyli nie jesteś zajęta. Oglądałaś telewizję wczoraj wieczorem? Tak, odpowiedziałam. Zapytała, co myślisz? Ja na to, według mnie zrobiłaś z siebie prawdziwą kretynkę. Co pomyślą dzieci? Boże, nie pomyślałam. I zaczęła płakać. Simon Simons opowiadała o początkowym podekscytowaniu Diany mającym odbyć się wywiadem. Gdy po raz pierwszy spotkała się z Bashirem, przygotowała dla niego dokumenty z jej organizacji charytatywnych, ponieważ wierzyła, że dziennikarz zrobi materiał na ich temat. Z biegiem czasu Bashir zaczął kłamać. Simons powiedziała The Sun, że jest pewna, że Diana żyłaby do dziś, gdyby nie ten wywiad. Cytując, nie mam wątpliwości, że Diana byłaby dzisiaj żywa, gdyby nie rozmawiała z Bashirem. Mam nadzieję, że go ukażą. Sprawiedliwość powinna być wymierzona. Bashir sprawił, że Diana popadła w prawdziwą paranoję. Zgodnie z raportem Dysona, który został przygotowany na zlecenie BBC, po tym jak wyciekły informacje o nieuczciwym zachowaniu dziennikarza, Bashir w sposób podstępny wykorzystał lęk Diany, by zdobyć jej zaufanie. W tym celu spotkał się z bratem księżnej, Karolem Spencerem, któremu pokazał sfałszowane wyciągi bankowe, sugerując, że szef ochrony Alan Waller szpieguje Dianę i przekazuje informacje prasie. Mówił, że księżna jest celem brytyjskiego wywiadu. Pokazał rachunek za zabieg usunięcia ciąży dokonany przez opiekunkę synów Diany, Tigi Legburg, która zgodnie z tym, co mówił, romansowała z księciem Karolem. Chciał zobaczyć listy napisane przez rodzinę królewską do Diany. Ona powiedziała mu, że może wziąć tylko kserokopię, na co odpowiedział: nie, jeśli zrobisz kserokopię, twoja kserokopiarka od razu przekaże to do biura Karola. Simons zwróciła uwagę Dianie, że Bashir kłamie, bo jakim cudem kserokopiarka miałaby wysłać dokumenty do jej męża? To było niedorzeczne. Ale Diana umawiała się z nim na potajemne spotkania, między innymi na parkingach, co było bardzo niebezpieczne. Zdaniem brata Diany, wyciągi bankowe, które dziennikarz mu pokazał, były absolutnym czynnikiem decydującym. Według Tini Brown, autorki Kronik Diany, dokumenty te miały podwójny skutek. Bashir jednocześnie potwierdził swoją wiarygodność w oczach Spencerów, a do tego wzmocnił postanowienie Diany, by zachować wszystko, co robi, w tajemnicy przed ludźmi, którzy mogliby próbować ją od tego odwieść.
Kiedy Bashir podjął pracę w BBC, miał opinię nieudacznika, niepoprawnego marzyciela poszukującego chwytliwego tematu, rzadko z dobrym skutkiem. Bashir kreował atmosferę przerażenia, a Diana czuła się zagrożona i bała się o swoje życie. Głównym celem programu telewizyjnego miało być przekazanie tej wiadomości ludziom, zanim będzie za późno, zanim dojdzie do fizycznego aktu przemocy. Na ironię, po emisji programu Panorama, popularność księżnej znacznie wzrosła, choć nie było to zamierzone. Diana mówiła: muszę ratować swoje życie. We wrześniu 1995 roku Bashir nawiązał już z Dianą całkiem dobre relacje. Nie miał łatwego życia, lubiłam z nim rozmawiać, powiedziała księżna do swojego kamerdynera Paula Barella po jednym z sekretnych spotkań. Pierwsze potajemne spotkanie miało miejsce w londyńskim apartamencie jej przyjaciela, inne, jak w filmie, na podziemnym parkingu. Większość odbyła się jednak w pałacu Kensington. Spod telewizyjnego centrum BBC w zachodnim Londynie Paul Barell zabierał Bashira i wiózł go, schowanego pod szkockim kocem w zieloną kratę, do apartamentu Diany. Wydawało się, że ten pasażer lubił takie tajemnicze operacje bardziej niż inni, napisał Barell w swojej książce W królewskiej służbie. Bashir lubił odgrywać superdetektywa. 18 listopada 2020 roku BBC ogłosiło niezależne dochodzenie w sprawie sposobu uzyskania wywiadu, któremu przewodniczył były sędzia Sądu Najwyższego John Dyson. Raport Dysona ujawnił, że po pierwszym spotkaniu z Bashirem brat księżnej Diany skontaktował się z szefostwem BBC, by potwierdzić autentyczność przedstawianych mu informacji. Ludzie z BBC powiedzieli, że ręczą za Bashira, który jest jednym z najlepszych dziennikarzy w ich zespole. Brat księżnej tak wspominał spotkanie z żurnalistą. Ironia polega na tym, że spotkałem Martina Bashira 31 sierpnia 1995 roku, dokładnie 2 lata później zmarła moja siostra. Po tym jak to wszystko przedstawił, wszyscy przyjaciele Diany wydawali się kłamcami i wrogami. Przez to moja siostra straciła zaufanie do ludzi. To była młoda dziewczyna po 30, która przeżywała niezwykle burzliwy i trudny okres w swoim życiu. Nie wiedziała, komu może ufać. Spencer zaczął kwestionować wiarygodność Bashira po porównaniu notatek z pierwszego i drugiego spotkania, zauważył niewielkie rozbieżności. Podobno poprosił siostrę, by zapomniała o sprawie i przeprosił za marnowanie jej czasu. Dodał, że uważa Bashira za fantastę oszusta i powiedział jej dlaczego. Diana była głęboko zaniepokojona tym, co powiedział Bashir, bo już od dłuższego czasu podejrzewała, że jest obiektem szpiegowskich działań ze strony rodziny królewskiej. W 47. urodziny Karola księżna poinformowała przedstawiciela pałacu Buckingham o mającym się odbyć wywiadzie, który ostatecznie został wyemitowany w 48. rocznicę ślubu królowej i księcia Filipa i zakłócił królewskiej parze świętowanie. Królowa matka Elżbieta Bowes-Lyon z tej okazji przesunęła operację biodra. Chciałaby zabieg koniecznie odbył się w tym samym tygodniu, w którym BBC pokaże panoramę. 95-letnia Elżbieta uznała, że jeżeli umarłaby na stole operacyjnym, jej zgon odciągnąłby uwagę mediów od wywiadu. Tak się jednak nie stało. Staruszka zmarła dopiero w 2002 roku, w wieku 101 lat, przeżywając tragicznie zmarłą Dianę o 5 lat. Dzień przed wywiadem Diana pojechała do szkoły Williama i koniecznie chciała porozmawiać z nim na osobności. Wzięła go za ramię i poprowadziła za mały żywopłot biegnący wzdłuż jednej strony dziedzińca. Miała zamiar przygotować go na to, co nastąpi. William był bliski łez. Po kilku chwilach odszedł od matki, nie próbując jej pocałować ani pożegnać. Odjechała. Lady Di nie miała zamiaru narażać swoich synów. Był to akt desperacji. Po tym, jak Karol ujawnił publicznie, że tak naprawdę nigdy jej nie kochał i został zmuszony do ślubu z nią przez swojego ojca, rozpętało się prawdziwe piekło. Komunikat, który wyszedł, był jasny: nigdy cię nie kochałem. Jak wiadomo, tego typu słowa bolą jeszcze bardziej z ust osoby, którą się darzy uczuciami, można więc sobie wyobrazić, że poczucie złości i oszukania u Diany było bardzo duże. Miała trudne dzieciństwo i w dorosłym życiu potrzebowała ciągłych zapewnień, że jest kochana. Marzyła, że znajdzie odpowiedniego męża, będzie miała dzieci i osiądzie gdzieś na stałe. Co do zdrad, o ile królowa ignorowała zdrady księcia Filipa,
i postrzegała niewierność małżeńską jako godną pożałowania słabość, którą należy ignorować. Diana miała inne oczekiwania co do swojego małżeństwa. Była nowoczesną dziewczyną ze współczesnymi wymaganiami i silnym pragnieniem romantycznego spełnienia. Jej ból nie polegał na tym, że straciła Karola na rzecz Kamili, ale na tym, że w końcu zrozumiała, że nigdy nie miała jego miłości. W elitarnych kręgach londyńskich krążyły plotki, że Diana ma problemy psychiczne. Biografia Karola, napisana przez Jonathana Dimbleby'ego, pierwotnie zawierała rozdział z wyznaniami najbliższych przyjaciół księcia, w którym napisano, że Diana cierpi na zaburzenie osobowości typu borderline. W ostatniej chwili książę poprosił o usunięcie tego rozdziału. Ogólnie książka przedstawia go jako całkowicie wiernego i lojalnego wobec swojej żony przez pierwsze 5 lat małżeństwa. Później, jak sam powiedział, sięgnął dna rozpaczy i był przekonany, że małżeństwo się rozpadło. Dimbleby napisał, że miało to miejsce gdzieś pod koniec 1986 roku, a do tego czasu Karol i Kamilla mieli w ogóle ze sobą nie rozmawiać. Kamili miało w ogóle nie być w jego życiu. Nie licząc ostatniego spotkania przed ślubem, gdy książę podarował jej pożegnalną bransoletkę. Bransoletka zawierała inicjały GF, co według niego miało oznaczać Girl Friday. Autor pisze, że książę tak właśnie nazywał panią Parker Bowles, a prezentem chciał po prostu uczcić jej rolę w swoim życiu. Potem widywali się okazjonalnie, przelotnie podczas spotkań towarzyskich. Było też kilka rozmów telefonicznych w okresie narzeczeństwa oraz jedna zaraz po ślubie, gdy zadzwonił z wiadomością, że Diana jest w ciąży z Williamem. Jak zauważył Robert Lacey w Bitwie Braci, spośród 12 czołowych pisarzy, szczegółowo badających małżeństwo Diany i Karola, tylko 3 z nich wierzy w 5-letnią wierność Karola. Jednym z nich jest Dimbleby. Kiedy biografia się ukazała, William wprost zapytał matkę o bolesne stwierdzenie, które wydrukowano na pierwszych stronach gazet. Czy to prawda, że ojciec nigdy jej nie kochał i że został zmuszony do małżeństwa przez księcia Filipa? Harry także był przy tej rozmowie. Diana odniosła wrażenie, że chłopcy już wcześniej rozmawiali na ten temat. Na ich twarzach widziała udrękę i chciało jej się płakać. Kiedy się pobieraliśmy, powiedziała, kochaliśmy siebie nawzajem tak bardzo, jak teraz kochamy was. Już 24 lutego 1981 roku, gdy para publicznie ogłosiła zaręczyny, Karol powiedział dziennikarzowi BBC: jestem zachwycony i szczerze mówiąc zdumiony, że Diana jest gotowa mnie przyjąć. Dziennikarz zaczął naciskać i zapytał: i zakochany? Diana odpowiedziała natychmiast: oczywiście, i zaśmiała się. Wtedy Karol powiedział: miłość, cokolwiek to znaczy. Diana po latach odniosła się do tego i stwierdziła, że zabolało ją to, ale nie miała odwagi zapytać, co dokładnie miał na myśli. Był to już 2 raz, gdy mówił coś takiego. Tym razem publicznie. Książę Karol długo szukał dobrej kandydatki na żonę. Kilka razy się oświadczał i został odrzucony. Jedną z kandydatek była Lady Jane Wellesley. Medialne spekulacje dotyczące małżeństwa były bardzo silne, jednak w końcu Lady Jane się wycofała. Nie wyjaśniła konkretnie dlaczego, powiedziała Karolowi tylko: naprawdę myślałeś, że chciałabym zostać królową? Inną niedoszłą narzeczoną była szkocka dziedziczka Anna Wallace. Podobno 2 razy odrzuciła propozycję Karola co do zawarcia małżeństwa. Rozstali się w spektakularny sposób po tym, jak podczas 80. urodzin królowej matki Karol zabrał ją na bal, a potem przez większą część wieczoru tańczył z Kamillą. Nikt mnie tak nie będzie traktował, nawet ty, powiedziała Wallace i odeszła. Jeszcze inną kandydatką na żonę była Lady Amanda Knatchbull, którą Karol znał od dawna, ponieważ byli dalszymi kuzynami. Amanda Knatchbull, jak sama wyjaśniła, nie miała zamiaru poddawać się systemowi i tracić swojej niezależności w znacznie większym stopniu niż w zwykłym małżeństwie. Oczywiście kobiet, z którymi spotykał się Karol, było jeszcze więcej. Ale tą najważniejszą zawsze była Kamila. Poznali się w 1971 roku i szybko zostali parą. Kamila Shand już wtedy spotykała się z wojskowym Andrew Parkerem Bowlesem. Kamila urodziła się w zamożnej rodzinie. Jej ojciec był majorem w armii i handlarzem wina. Karola poznała na meczu polo i podobno podczas rozmowy powiedziała: moja prababcia miała romans z twoim prapradziadkiem. Co ty na to? Prababka Kamili, Alice Frederica Keppel, nazywana przez bliskich Freddy, była arystokratką, gospodynią brytyjskiego towarzystwa i długoletnią kochanką króla Edwarda VII.
Karol doskonale wiedział, kim jest Kamila i jaki ma rodowód. Oboje kochali wieś, długie spacery, jazdę konną i mecze polo. A Kamila nigdy nie przejmowała się ubraniami i makijażem, a jej ręce przyzwyczajone były do grzebania w ogrodzie warzywnym. Poprawiała swój wygląd tylko wtedy, gdy jeździła konno na polowania. Na co dzień podobno chodziła w dużych, zabłoconych butach i z rozwianymi włosami. Karol nikomu nie mówił o swoich spotkaniach z Kamilą. Wyjątek uczynił dla stryja lorda Mountbattena, który zaproponował mu swoją posiadłość Broadlands, by tam spotykał się z dziewczyną. W listach, które do siebie pisali, stryj doradzał mu wówczas: mężczyzna, zanim się ustatkuje, powinien się wyszumieć i mieć tyle romansów, ile mu się podoba. Ale na żonę powinien wybrać sobie dziewczynę o odpowiednim pochodzeniu, wyglądzie i słodkim charakterze. Taką, która nie miała wcześniej doświadczeń z mężczyznami i nie zdążyła się w żadnym zakochać. Spotkania z Kamilą trwały do momentu, gdy Karol wyjechał na Karaiby odbyć służbę w armii. Miał 24 lata i jeszcze nie miał zamiaru się żenić, dlatego się nie oświadczył. Poza tym Kamila nie podobała się jego rodzinie, nie miała odpowiedniego pochodzenia i nie była już dziewicą. W tamtym czasie dziewictwo było nadal niepodlegającym negocjacjom wymogiem wobec narzeczonej następcy tronu. Tak więc Kamilę Shand, ziemską kobietę, w której zakochał się Karol, uznano za doskonałe doświadczenie edukacyjne dla księcia, ale zdecydowanie nie za materiał na żonę. Królowa matka wolała, by jej ukochany wnuk związał się raczej z którąś z wnuczek jej przyjaciółki Lady Fermoise, wśród których była dorastająca Diana Spencer. Kamili nie znosiła również królowa Elżbieta. Nie pozwalała wymawiać jej imienia w swojej obecności, a gdy Karol próbował przekonać ją, by spojrzała na Kamilę nieco przychylniej, nie zmieniła zdania i powiedziała, że to niegodziwa kobieta. 8 miesięcy później, gdy Karol wrócił do kraju, Kamila była już zaręczona z Andrew, którego zdecydowała się poślubić w 73 roku. Gdy odbyła się ceremonia, Karol znów był na morzu. Uniknął widoku szczęśliwej Kamili, która szła do ołtarza w towarzystwie 6 druhenek i chłopców sypiących kwiaty. Jak pisze Tina Brown w kronikach Diany, mąż Kamili miał romans za romansem przez całe ich narzeczeństwo, a po ślubie nie przestawał, a Kamila ciągle widywała się z Karolem. Nawet w roku 80, na balu, na który Karol zaprosił Wallace, podczas tańca całował się z Kamilą. Jak pisze Brown, wszystko działo się na oczach jej męża. Lista dziewcząt będących dziewicami i w podobnym wieku, które mogły być właściwymi kandydatkami na żonę dla Karola, już bardzo się skurczyła. Najlepsza byłaby młoda kobieta, która nie wiedziałaby nic o jego historii z Kamilą. Wkrótce Karol poznał Diany. Szwagier Kamili, Richard Parker Bowles, powiedział, że Kamila zachęcała Karola i Dianę do utrzymania związku, uważając, że Diana jest pozbawiona żaru. Nigdy nie postrzegała jej jako zagrożenia. Sama jako kobieta z przeszłością miała świadomość, że nigdy nie zostałaby zaakceptowana jako żona księcia. Diana wydawała się być cicha, nieśmiała i posłuszna, więc jakie mogłaby sprawiać problemy? Karol mógł uformować ją wedle własnego gustu. Nie miał większych wymagań. Potrzebował jedynie kobiety, która urodzi mu dzieci, a Diana podobała się rodzinie. Kiedy w 80 roku po raz pierwszy odwiedziła Balmoral jako gość księcia Karola, królowa stwierdziła z pewną satysfakcją: ona jest jedną z nas. Jedynie babcia Diany wyraziła ostrożność i powiedziała wnuczce: kochanie, musisz zrozumieć, że ich poczucie humoru i styl życia są inne niż nasze i nie sądzę, żeby ci to odpowiadało. Żona jednego z kuzynów Karola, lorda Romseya, wspominała, jak Diana kiedyś powiedziała: jeśli będę miała szczęście, zostanę księżną Walii. Była bardzo zadowolona, że została wybrana. Dużo się śmiała i żartowała i choć jej autobiografia temu przeczy, to bardzo chciała zrobić dobre wrażenie na Karolu. Są świadkowie, którzy mówią, że jej na nim zależało. Sam Karol powiedział któremuś ze swoich przyjaciół: no tak, jest bardzo ładna, ale to jeszcze dziecko. O tym, że książę Karol wcześniej spotykał się z Kamilą, Diana dowiedziała się już po zaręczynach. Później nazywała rywalkę Rottweilerem. Gdy para składała przysięgę małżeńską, Diana jako pierwsza królewska panna młoda w historii obiecała swemu mężowi miłość, wierność i uczciwość, ale nie wspomniała o posłuszeństwie.
Od samego początku małżeństwu książęcej pary towarzyszył oddech Kamili. Robert Lacey pisze, że Stuart Higgins, który w latach 80. był królewskim korespondentem, a później redaktorem naczelnym The Sun, powiedział, że począwszy od 82 roku, przez niemal całą dekadę Kamila Parker Bowles przekazywała mu regularnie wiadomości o tym, co dokładnie dzieje się w książęcym małżeństwie. Miała opowiadać o rzeczach dotyczących Karola i Diany, takich, których albo wcale nie ujawniono, albo które były przekłamane. Higgins mówi, że co tydzień dostarczała nowych informacji. Nie wydaje mi się, by nie utrzymywała w tym czasie stosunków z Karolem, powiedział. Jest to całkiem logiczne. Skoro posiadała informacje, o których inni nie wiedzieli, musiała je przecież skądś czerpać. Latem 86 roku dziennikarz James Whittaker z ukrycia przez lornetkę obserwował Karola i Diany, którzy zabrali 4-letniego Williama i prawie 2-letniego Harego na wakacje na Majorce. Na pokładzie jachtu Fortuna płynęli wraz z królem Hiszpanii Juanem Carlosem. Whittaker pisał, nie mieli pojęcia, że są śledzeni. Przez następne 5 godzin ukrywałem się pod pokładem i obserwowałem, co dzieje się na Fortunie. To było naprawdę zaskakujące. Patrzyłem jak zahipnotyzowany. Ani razu przez cały ten czas Karol i Diana nie siedzieli obok siebie, nie wspominając już o tym, by zamienili choćby słowo. Kiedy on wyszedł ze swojej klimatyzowanej kajuty, żeby popływać na desce, ona odeszła w drugą stronę. Kiedy ona zeskoczyła z rufy, żeby ponurkować, on odwracał wzrok. Oboje czytali, opalali się, gawędzili z innymi, ale ani razu nie odezwali się do siebie. Słyszałem już wcześniej różne historie, ale sądziłem, że wszystko było przerysowane, zmyślone. Najwyraźniej jednak nie było. Karol i Diana nie spali w jednym łóżku i częściej rozmawiali z prasą niż ze sobą. Diana zrozumiała, że małżeństwo, zbudowane na kłamstwie, nie będzie trwać w harmonii. Ruth Wallace, jedna z opiekunek Williama i Harego, była świadkiem, jak toksyczny był to związek. Opisywała sytuację jako trudną do wytrzymania, zbyt nieprzyjemną. Po 3 ciężkich latach pracy u pary zwolniła się i zorganizowała sobie długą, oczyszczającą podróż w górę Amazonki, by zmyć z siebie brudny, pałacowy osad. William i Harry zostali. Nie mieli możliwości ucieczki. W 1991 roku Andrew Morton, który pisał biografię Diany, otrzymał od księżnej listy, które znalazła w aktówce księcia Karola. Nie mógł ich jednak wykorzystać w tym czasie. Dziennikarze zaczęli szukać dowodów, które wskazywałyby na związek księcia z Kamilą. W tamtym czasie nie można było mówić i pisać o tym wprost, zwłaszcza że małżonkowie Parker Bowles wygrali sprawę sądową z autorem, który śmiał połączyć Kamilę z Karolem. Morton poradził się prawnika, który dowiedziawszy się o listach i całym przedsięwzięciu, odebrał wszystko z niesmakiem i powiedział tylko: jak pan myśli, panie Morton, komu sędzia uwierzy, panu czy księciu Karolowi? Biograf wspomina, że kiedy Diana dowiedziała się, że wszystkie jej wysiłki poszły na marne i nie można opublikować tych listów, wpadła w furię, traktując to jako jeszcze jeden dowód na to, że cały świat sprzysiągł się przeciwko niej. To, co znalazło się w listach, Morton opisał dopiero po wielu latach od śmierci Diany w książce Diana – W pogoni za miłością, wydanej w 2004 roku. Szczególnie jeden fragment zapadł mu w pamięć. Kamila napisała Karolowi: serce i ciało mnie boli z tęsknoty do ciebie. Tęsknię za tobą w dzień i w nocy, aby cię obejmować, dodawać ci otuchy i kochać. Wspominała magiczną noc, którą spędzili razem w wiejskim domu przyjaciela. Pisała: boję się tego udawania. Z dużą starannością nakreślała daty i miejsca, kiedy mogliby się spotkać, gdy jej mąż i dzieci przebywali poza domem. Diana, czytając listy, uzmysłowiła sobie, że widywali się też w domach ludzi, o których księżna myślała, że są jej przyjaciółmi. Kamila nazywała Karola swoim najdroższym ukochaniem, a Dianę śmiesznym stworzeniem. Radziła, by Karol wyzbył się poczucia winy i stanął ponad atakami tego śmiesznego stworzenia. Listy kończyła podpisem: twój na zawsze stary babsztyl lub twoja beznadziejnie zakochana stara przyjaciółka. Wyznania Karola, zredagowane przez Dimblebiego, były odpowiedzią na biografię Diany, napisaną przez Mortona. Książka była wielką tajemnicą księżnej, z którą Morton kontaktował się za pośrednictwem doktora Jamesa Coldfesta, irlandzkiego lekarza, doradcy Diany w dziedzinie homeopatii i spraw duchowych. Używając pseudonimu Noe,
Morton przesłał listę pytań, a Diana nagrywała odpowiedzi na taśmie. Miała nie wypowiadać jego nazwiska, by później nie było dowodów na to, że kiedykolwiek się z nim spotkała. To, co Morton usłyszał na taśmach, głęboko go zszokowało. Powiedział: to była niesamowita eksplozja wewnętrznego bólu, wściekłości, frustracji, gniewu. Kiedy Sunday Times opublikował książkę w odcinkach, a treść dotarła do księcia Karola, powiedział on, że wygląda to tak, jakby o wszystkim opowiadała sama Diana. Członków personelu, którzy zerkali ukradkiem na wydruk, zdumiał spokój księcia. Od chwili, gdy materiał ujrzał światło dzienne, przedstawiciele pałaców zaczęli powtarzać jak mantrę, że to wszystko to jeden wielki stek bzdur, bo przecież w każdym małżeństwie dochodzi do nieporozumień. Wkrótce doszło do konfrontacji księcia Filipa z Dianą na temat jej związków z książką. Teść księżnej powiedział, że są w posiadaniu kasety z nagraniem, gdzie Diana rozmawia z jakąś niezidentyfikowaną osobą o tym, w której gazecie powinny zostać opublikowane odcinki książki. Księżna zaprzeczyła, jednak w duchu była przerażona. Zastanawiała się, czy był to starannie przemyślany blef ze strony rodziny, czy że służby nagrywają jej telefoniczne rozmowy. W każdym razie uświadomiła sobie, jakie możliwości może mieć druga strona. Wszyscy, łącznie z królową, oczekiwali, że Diana wszystko cofnie, że się wszystkiego wyprze. Miała wydać oświadczenie ze swoim jednoznacznym stwierdzeniem, że Morton zamieścił w książce zmyślone, nieprawdziwe informacje. Oczywiście Diana tego nie zrobiła, a książę Karol poczuł się zmuszony wszystko wyjaśnić. Jeszcze przed wydaniem książki udzielił Dimblebiemu wywiadu stanowiącego swego rodzaju zapowiedź. W szumnej autobiografii Diany, w której znalazły się odniesienia do jego związku z Kamilą, miał nadzieję, że raz na zawsze uda mu się wyjaśnić sprawy. Diana zdała sobie sprawę, że wystawiając Kamilę Mortonowi, nieświadomie wyświadczyła rywalce przysługę. To odkrycie zamknęło Kamilę głębiej w życiu księcia. Oboje czuli się swobodniej, mogli już przestać się ukrywać. Karol pojawił się przed 25 milionami poddanych i przyznał się do winy. Ten błąd był jednak najlepszą rzeczą, jaka przytrafiła się Dianie w ciągu roku. Królowa przecierała oczy ze zdumienia, gdy zobaczyła syna na ekranie. Wielu Brytyjczyków nie mogło się nadziwić, dlaczego Karol wolał kochającą wieś Kamilę, zwykle widywaną w gumiakach i zielonym wodoodpornym płaszczu do jazdy konnej, niż uroczą i elegancką Dianę, która wnosiła tyle blasku do dusznego domu Windsorów. W momencie, w którym książę Wali przyznawał się w publicznej telewizji do cudzołóstwa, jego żona wysiadała z limuzyny podczas corocznej, czerwcowej imprezy Vanity Fair na rzecz Serpentine Gallery w Kensington Gardens, ubrana w czarną sukienkę mini oraz czarne jedwabne buty na obcasie Manolo Blahnika. Sukienkę później krytycy mody nazwali Pokażę Ci lub sukienką zemsty. Krótka, jedwabna kreacja z odkrytymi ramionami została zaprojektowana przez Christine Stambolian. Stambolian porównała Dianę w tej sukni do czarnej łabędzicy Odile z baletu Czajkowskiego Jezioro Łabędzie. Powiedziała, że Diana nie zdecydowała się odgrywać sceny jak Odette, niewinna w bieli. Zagrała jak Odile, to pokazuje, że musiała być wyraźnie zdenerwowana. Księżna posiadała tę sukienkę już 3 lata wcześniej, obawiała się jednak, że jest to zbyt odważna kreacja. Teraz chciała wyglądać jak milion dolarów i tak właśnie wyglądała. W 2020 roku Bethan Holt w artykule dla The Daily Telegraph stwierdziła, że sukienka jest aktualnym przykładem ubierania się na pokaz, dla zemsty, a piekło nie zna gniewu tak wielkiego, jak gniew kobiety zlekceważonej. Diana miała na paznokciach jaskrawo-czerwony lakier, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, i miała zamiar rozwieść się na własnych warunkach. Tina Brown pisze: jaka szkoda, że Diana nie mogła tego tak zostawić. W tej złotej chwili była tak wysoko, że równie dobrze mogłaby być na Olimpie. Gdy Karol pogrążył się w bałaganie, który sam stworzył, Diana była dumna, że jako jedyna członkini rodziny królewskiej rozumiała czarną sztukę PR-u. Wkrótce księżna została wezwana na spotkanie z królową i księciem Filipem, aby omówić swoją przyszłość. Jeśli nie będziesz się zachowywać, moja dziewczyno, zaczął teść, to odbierzemy ci tytuł, grzmiał. Mój tytuł jest znacznie starszy od twojego w Filipie, odpowiedziała córka Earla Spencera. 2 tygodnie później księżna Wali pojawiła się w pałacu Kensington, aby nagrać wywiad z Martinem Bashirem. Jesienią 1995 roku Diana wierzyła w istnienie spisku,
zawiązanego w celu odebrania jej życia. W tym krytycznym okresie w jej życiu pojawił się nieznany wtedy dziennikarz BBC Martin Bashir. Diana wiedziała, że to, co powie, najgłośniej wybrzmi w telewizji. Wywiad został nagrany w niedzielę w salonie Diany w pałacu Kensington, kiedy wszyscy pracownicy poszli do domu. Ochroniarzom powiedziano, że mają spodziewać się dostawy nowego systemu HiFi w pudełkach. Po przemyceniu kamer, mikrofonów i innego sprzętu, Bashir i jego dwuosobowa załoga mogła od razu wejść na górę. Jak pisze Morton, nie czując się już dłużej ofiarą, Diana zamierzała walczyć z wrogami, których miała zamiar ubiec przed zadaniem przez nich ciosu. Przed udzieleniem wywiadu Diana znała pytania, ale nie konsultowała swoich odpowiedzi i nie przeprowadzono żadnych prób. Ostatecznie uzyskano efekt szczerości zapierający dech w piersiach. Kiedy film był gotowy, ktoś w studiu BBC nagle krzyknął: "Teraz on już nigdy nie będzie mógł ożenić się z Kamilą". W noc emisji panoramy ulice Londynu były puste. Diana nie oglądała wywiadu. W tym samym czasie była gościem honorowym na beneficie dla chorych w towarzystwie swojego prywatnego sekretarza Patricka Jeffsona i damy dworu Anne Beckwith-Smith. Wydawała się podekscytowana i zadowolona. "Nie denerwujesz się?" zapytał Jeffson. "Będziesz ze mnie dumny", odpowiedziała. Jak pisze Brown, duma nie była tym, co Patrick Jeffson poczuł 2 godziny później, gdy ze szklanką whisky w dłoni usiadł na sofie w mieszkaniu, aby obejrzeć taśmę wideo z wywiadem. W ciągu ostatnich 5 lat intensywnie pracował nad odbudowywaniem wizerunku księżnej. Chciał ją pogodzić z rodziną i wydawało się, jakby wszystkie jego wysiłki nagle zostały zniweczone. Nie mogło być większego kontrastu pomiędzy wyrafinowaną i pewną siebie kobietą, która tego wieczoru wystąpiła podczas gali, a smutnym widmem o błagalnych oczach recytującym swoje żale na ekranie telewizora. Diana zakwestionowała więź, jaką królowa i jej małżonek stworzyli z narodem brytyjskim. Powiedziała, że przestraszyli się jej jako silnej kobiety, która ma świetny kontakt z ludźmi. Mówiła o księciu Karolu, że wątpi, by nadawał się na króla. Że już bycie księciem Walii jest wymagające, a bycie królem jeszcze bardziej duszące i nie sądzi, by był w stanie temu sprostać. Bashir zapytał: "Ale naprawdę wierzysz, że to z zazdrości chcieli cię osłabić?" Diana odpowiedziała: "Myślę, że było to spowodowane strachem, ponieważ nagle silna kobieta robiła swoje i skąd czerpała siłę, by to kontynuować? Chciałabym być królową ludzkich serc. W małżeństwie było nas troje. Środowisko, w które się wżeniłam, mówiło, że nie mam szans. Nie odejdę cicho, oto problem. Będę walczyć do końca, bo wierzę, że mam rolę do spełnienia i mam 2 dzieci do wychowania". Pod koniec wywiadu Diana rzuciła wyzwanie prawnikom Karola: "Nie chcę rozwodu, ale potrzebujemy jasności co do sytuacji, która jest przedmiotem dyskusji w ciągu ostatnich 2 lat. Czekam teraz na decyzję mojego męża, w którą stronę pójdziemy". Już następnego dnia po wywiadzie Diana musiała zderzyć się z brutalną rzeczywistością. Po emisji wszyscy w Buckingham byli oszołomieni. "To psychopatka, schizofreniczna istota, jest szalona jak kapelusznik", napisał dziennikarz Woodrow Wyatt, odzwierciedlając zdanie większości establishmentu. Wkrótce królowa wysłała do Diany list, w którym napisała: "Najdroższa Diano, skonsultowałam się z arcybiskupem Canterbury i premierem oraz oczywiście z Karolem i zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem dla ciebie jest rozwód". Decyzja królowej zakończyła małżeństwo. Był to pierwszy i jednocześnie ostatni list wysłany do Diany przez monarchinię. Tego samego dnia przyszło również pismo od Karola. Księżna przeczytała, że małżeństwo jest teraz nie do naprawienia i że jest to osobista i narodowa tragedia. Diana płakała przez telefon podczas rozmowy z Simone Simons. Powiedziała, że nigdy nie chciała rozwodzić się z mężem i zawsze go kochała. Simons odpowiedziała coś w tym rodzaju: "Nigdy nie powinnaś była udzielać tego wywiadu". Zdaniem uzdrowicielki Diany do rozmowy z Bashirem popchnęły przyjaciółki Fergie i Ruby Wax. Wax zaprzyjaźniła się z księżną po tym, jak spotkały się na gali charytatywnej w 1993 roku, ale amerykańska aktorka powiedziała, że nie pamięta, jakoby rozmawiała z Dianą o wywiadzie w Panoramie. Nie wiedziała, kim jest Bashir, śledziła wywiad w telewizji i była zniesmaczona, jak został przeprowadzony. Fergie natomiast powiedziała, że Bashir uśpił Dianę w strefie komfortu, by ujawniła najbardziej intymne szczegóły swojego życia. Fergie, Sarah Ferguson, była członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej
poprzez swoje małżeństwo z księciem Andrzejem, drugim synem królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Fergie wyszła za mąż za księcia Andrzeja, stając się księżną Yorku. Została wprowadzona do brytyjskiej rodziny królewskiej przez księżną Diany. Diana i Sara były bliskimi przyjaciółkami od dzieciństwa, ponieważ ich rodziny utrzymywały ze sobą dobre stosunki, a one same były dalszymi kuzynkami. Rudowłosą Fergie nazywano powiewem świeżego powietrza w rodzinie królewskiej. Kiedy zaczęła spotykać się z księciem Andrzejem, królowa matka oświadczyła: ona jest taka angielska, co było w jej ustach wielkim komplementem. Prasa pisała, że jest zabawniejsza niż Diana. Widoczny był między nimi kontrast, a Diana czytała te artykuły i czuła się źle. W swojej biografii napisała, że książę Karol powiedział, że życzyłby sobie, by była podobna do Fergie. Taka radosna. Pytał, z jakiej przyczyny ciągle jest nieszczęśliwa. Przez długi czas Fergie i Diana były nierozłączne, a Fergie zawsze powtarzała Dianie: kiedy wkroczymy, zmienimy to wszystko. Całe to sztywne zachowanie na dworze. Fakt, że Diana była głęboko zraniona popularnością Fergie w rodzinie, pokazuje, jak bardzo wciąż pragnęła ich akceptacji. Ostatecznie Diana i Sara oddaliły się od siebie po tym, jak księżna Yorku opublikowała w 1996 roku swoją autobiografię Moja historia, która zawierała wiele odniesień do Diany. Diana obraziła się po tym, jak Fergie opisała, że po pożyczeniu od niej butów zaraziła się wirusem brodawczaka. Ferguson wspominała tam również, jak bardzo tęskni za kontaktami z księciem Karolem. To rozzłościło Diany. Przestań o mnie mówić. To twoja książka i twoje życie, zarzuciła Diana i zerwała kontakt ze szwagierką. Podobno tuż przed śmiercią Diana dzwoniła do jednej z przyjaciółek i zapytała: gdzie jest ta Ruda? Chciałabym z nią porozmawiać. Niestety już nie porozmawiały. W 2018 roku, po tym jak Fergie została zaproszona przez królową na wakacje do Balmoral, doszło do kłótni z małżonką Karola, księżną Kamilą. Oczywiście chodziło o Dianę. Po kolacji, gdy wszyscy udali się na drinka, Sara wykrzyczała Kamili prosto w twarz: masz krew na rękach, jesteś odpowiedzialna za cały ból, jaki musiała znieść moja przyjaciółka. Nikt nie brał pod uwagę, że może dojść do takiej sytuacji, zwłaszcza, że minęło ponad 20 lat od wypadku księżnej. Co do rzekomego podżegania Diany do wywiadu przez przyjaciółki Wox i Fergie, to informacje niepotwierdzone. Tak twierdzi Simmons. Sir Elton powiedział, że był zaniepokojony, jak przed śmiercią Diana wydawała się tracić kontakt z naprawdę bliskimi przyjaciółmi i otaczać się ludźmi, którzy mówili jej to, co chciała usłyszeć. Niektórzy mogą oskarżać takie osoby jak Simmons o wykorzystywanie podatności księżnej na wpływy, zwłaszcza po tym, jak Simmons opublikowała własną książkę Diana – Tajne lata. Ona sama twierdzi jednak, że była uczciwa w stosunku do Diany, że rozmawiały 5 razy w tygodniu. Była świadkiem wielu bolesnych momentów w jej życiu. Widziała, jak się nie układało. Wspominała jej nieudane związki, opowiadała, jak zakończył się związek z Hasnatem Khanem. Jak mimo starań Diany, w tym kilku wizyt w ojczyźnie Khana, jego rodzina nigdy nie wydawała się gotowa zaakceptować jej jako niewierzącej panny młodej. Była załamana, gdy wszystko nagle się skończyło w 1997 roku. Wbrew twierdzeniom Mohameda Al-Fayeda, że Diana związała się później bardzo blisko z jego synem Dodim, także zamierzali się pobrać, Simmons mówi: była z nim tylko po to, aby sprawić, że Hasnat będzie zazdrosny. Czasami wciąż była jak dziecko, bawiła się w głupie gry. Krytyk literacki, przyjaciel Diany, Cliff James, powiedział, że spośród wszystkich bredni, jakie kiedykolwiek o Dianie napisano w gazetach, najbardziej podłe były oparte na założeniu, że była głupia. Pod koniec życia Lady Di zajęła się zgłębianiem tajemnic psychologii i ludzkiego umysłu. Czytała wszystko, co wpadło jej w rękę. Niektóre rzeczy uważała za ciężkie do strawienia, ale po trudnym dzieciństwie i nieudanym małżeństwie chciała dowiedzieć się, jak sobie pomóc. Nie chciała być już nigdy więcej ofiarą, która straciła kontrolę nad swoim losem. Miała problemy i szukała pocieszenia u tych, którzy byli w tym samym stanie. Bardzo dużo czasu spędzała z guru, spirytualistami i egzotycznymi uzdrowicielami. Zamiast skupiać się jednak na własnych urazach, zapominała o sobie, zanurzała się w cierpieniu innych. W ludziach, których dotknął los, widziała siebie samą. Uważała, że cierpienie pozbawia fałszu, a chorzy mają zdjęte maski, są sobą.
Cliff James powiedział, że często w rozmowach traktowała go jak swojego terapeutę. Kiedy mieli się spotkać w jej ulubionej restauracji, Cliff zajął pozycję na rogu stołu i patrzył przez okno na dziedziniec. Jak zawsze była punktualna co do minuty. Wyszła z samochodu prowadzonego przez kierowcę, ale bez eskorty. A Cliff James poczuł przypływ strachu. Do tego czasu utworzyły się dwie grupy, Karola i Diany. Ludzie Diany nazywali Karola sztywniakiem, a ludzie Karola Dianę szaloną i głupią. Chciałem jej jasno powiedzieć, że jestem przeciwko wszystkiemu, co sprawi, że staną się nie do pogodzenia, ale nie mogłem ani publicznie, ani prywatnie wypowiedzieć słowa przeciwko księciu. Wkrótce Diana zaczęła mówić o możliwości pójścia do telewizji z wywiadem osobistym. Odradzałem jej to. Powiedziałem, że jeśli do tego dojdzie, to walka między dwoma obozami osiągnie poziom nuklearny i będzie trwać, dopóki nic już nie pozostanie. A ona będzie musiała już zawsze uciekać i nie będzie gdzie. Wydawała się być przekonana, ale oczywiście były to tylko pozory. Już podjęła decyzję. Słuchała rad i ostrzeżeń, które, jak potem się okazywało, były przedawnione w związku z tym, co już zrobiła. Udawała, że się zastanawia. Nie sądzę, by robiła to złośliwie. Po prostu było wiele rzeczy, którymi nie mogła się podzielić. Raz powiedziała: naprawdę nie miałam nic wspólnego z tą książką Andrew Mortona, ale po tym, jak moi przyjaciele z nim rozmawiali, musiałam ich poprzeć. Popatrzyła mi prosto w oczy, gdy to powiedziała, i było to bardzo przekonujące. W wywiadzie dla Panoramy przyznała się do udziału w powstaniu książki, co naprawdę mnie zraniło. Pomnożyło to jej popularność, ale popchnęło ją w złym kierunku. Chodziła bez ochrony, której nienawidziła. Wierzyła, że istnieje jakiś zaklęty kraj zwany zagranicą, gdzie będzie zrozumiana i gdzie będzie mogła prowadzić normalne życie. O miejscu zwanym zagranicą rozmawialiśmy później na spotkaniach w restauracjach. Wydawało jej się zabawne, że zawsze rezerwuje stolik przy tylnej ścianie, zamiast z przodu, blisko okna. Tam przecież była ściana nieosłoniętego szkła, a ona chciała siedzieć blisko niej. Bardzo mnie to przerażało. Czasami ledwo mogłem jeść swój własny lunch, ale odniosłem wrażenie, że wolałaby zginąć w huku tłuczonego szkła, niż żyć w strachu. Podejrzewam, że zdecydowanie bardziej obawiała się nieznalezienia szczęścia, nieposkładanego życia. Nie podzieliła się ze mną żadnymi sekretami. Była zbyt zamknięta. Mówiła tylko, że czuje się samotna. Widziałem wyraźnie, że była bardzo podatna na wybuchy, w najlepszym wypadku niestabilna. Gdy napięcie narastało, zmieniała się w tykającą bombę. Co zaskakujące, 6 miesięcy po wywiadzie Diana powiedziała: Martin Bashir nie pokazał mi dokumentów i nie udzielił informacji, o których wcześniej bym nie wiedziała. Zgodziłam się na wywiad bez nadmiernej presji i nie żałuję. Powiedziano i napisano tyle bzdur, że nadszedł czas, aby ludzie poznali prawdę. Po emisji wywiadu Diana zyskała uznanie społeczne w kraju i za granicą, ale później nastąpił kryzys. Było jeszcze coś, co nie dawało jej spokoju. Jak pisze Tina Brown, Diana zauważyła, że niania chłopców, Tigi Leckburg, nosi broszkę z diamentowym kwiatem lilii. Była przekonana, że to prezent od Karola, który obdarowywał takimi broszkami swoje kochanki w przeszłości. Ona także dostała od niego taką broszkę. Poza tym książę został sfotografowany podczas pocałunku w policzek z nianią. Obóz Karola twierdził, że było to naturalne i przyjacielskie zachowanie starszego mężczyzny wobec młodszej kobiety, którą przecież znał od dziecka. Diana nie była jednak przekonana. Jej mąż przecież nigdy nie słynął z publicznego okazywania uczuć, zawsze pozostawał powściągliwy i zdystansowany. Na przyjęciu bożonarodzeniowym dla personelu królewskiego Diana podeszła do Tigi, wierząc, że ta była w ciąży z dzieckiem Karola. Zdając się na słowa Bashira, który przedstawił Dianie rachunki za usunięcie królewskiego problemu, księżna powiedziała do niani: przykro mi z powodu dziecka. Tigi uciekła z przyjęcia cała we łzach, a kilka dni później poszła do kancelarii adwokackiej. Jej prawnicy zwrócili się do Diany, by przeprosiła za te złośliwe kłamstwa. To się jednak nigdy nie stało. Książę Karol był zszokowany, ale nie tak zszokowany jak królowa. Dla jej królewskiej mości była to ostatnia kropla, która przepełniła czarę goryczy. Wkrótce rozwód miał zostać sfinalizowany. Jak do tego wszystkiego podeszli synowie Diany? Wywiad z Bashirem się na nich odbił. Najbardziej przeżył to 13-letni William. Mimo że dzień przed emisją Lady Di powiedziała synowi osobiście, że w BBC zostanie pokazany mocny materiał, on najwyraźniej nie spodziewał się aż takich wyznań swojej matki.
Do spotkania Diany i Williama doszło, gdy książę przyjechał do Londynu na weekend. Jak pisze Robert Lacey w Bitwie Braci, rozpętało się prawdziwe piekło. William był wściekły, że matka mówiła źle o jego ojcu i że mówiła publicznie o swoim związku z Hewittem. Krzyczał na nią, a kiedy chciała go przytulić, odepchnął ją. Następnego dnia przeprosił za swoje zachowanie i podarował Dianie bukiecik kwiatów. Mimo tego Diana czuła, że nastąpiło coś nieodwracalnego. Skutki tego wywiadu William odczuwał jeszcze bardzo długo. Nie zaprosił rodziców na uroczystość Dnia Rodziców i tym. Nie chciał, aby matka i ojciec przyjeżdżali do niego do szkoły. Diana zresztą zdała sobie sprawę, że publiczna szamotanina z mężem wyrządziła krzywdę synom. Była przekonana, że William będzie ją nienawidził do końca życia i powtarzała tylko: co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam moim dzieciom? Mimo całej miłości, jaką darzyła swoich chłopców, była tak pochłonięta własnymi uczuciami, że nie mogła wyjść poza nie i zobaczyć, jak to wpłynie na jej synów. Książę William po latach wypowiedział się, że telewizja i dziennikarze, którzy pracowali nad wywiadem w Panoramie, są odpowiedzialni za definitywny rozpad małżeństwa jego rodziców oraz za pogorszenie zdrowia psychicznego jego mamy w ostatnich latach jej życia. Oszukańczy sposób uzyskania wywiadu znacząco wpłynął na to, co powiedziała. Książę William stwierdził: wywiad zranił niezliczoną liczbę osób. Świadomość, że działania BBC znacząco przyczyniły się do strachu, paranoi i izolacji mojej mamy, które pamiętam z ostatnich lat spędzonych z nią, przynosi nieopisany smutek. Biografia Harry'ego Spare zawiera przekrój wydarzeń poprzedzających śmierć jego matki. Harry pisze o jej ujmującym uśmiechu, delikatnym spojrzeniu i dziecięcej pasji do filozofii, muzyki, mody i słodyczy oraz do jej synów. Pisze o wspólnych, niezapomnianych wakacjach w Saint-Tropez. Doskonale pamiętam, jak mama wprowadziła nowego przyjaciela do naszego życia. To właśnie tak go nazywaliśmy. Nie chłopak, nie kochanek, lecz przyjaciel. W moim odczuciu był sympatycznym mężczyzną. Byliśmy razem na wakacjach z mamą, gdy go poznaliśmy. Tam w willi pewnego starszego dżentelmena bawiliśmy się świetnie. To było wyjątkowe spotkanie we trójkę, pełne śmiechu i zabawy jak zawsze, gdy mama, Willy i ja byliśmy razem. Ale tamte wakacje były wyjątkowe. Pogoda była doskonała, jedzenie smakowite, a mama promieniała uśmiechem. Przyjaciel mamy powiedział: witaj, ty pewnie jesteś Harry. Miał kruczoczarne włosy, opaloną skórę i śnieżnobiały uśmiech. Zagadywał do nas, zwłaszcza do mamy. Przede wszystkim do mamy. W jego oczach pulsowały czerwone serca. Podarował mamie błyszczącą, diamentową bransoletkę. Po wakacjach wyparłem go z pamięci. Harry pisze również o tym, jak dowiedział się o śmierci matki. O poranku w niedzielę ku swojemu zaskoczeniu obudziła go biała postać ojca stojącego nad jego łóżkiem. Książę Karol, ubrany w biały szlafrok, wyglądał zupełnie jak duch. Powiedział synowi, że jego mama miała wypadek samochodowy w Paryżu. Zawsze mówił do mnie: kochany chłopcze, ale teraz powtarzał tak co chwilę. Wyglądało, jakby był w szoku, jego głos był cichy. Ojciec rzadko okazywał mi uczucia, a zwłaszcza na co dzień nie był skłonny do objęć. Trudno było oczekiwać, że w chwili kryzysu wyraziłby swoje emocje. Jednak ku mojemu zaskoczeniu jego dłoń opadła na moje kolano, a słowa, które wypowiedział, brzmiały ojcowsko, pełne nadziei i życzliwości. Wszystko będzie dobrze. To było naprawdę dużo, jeśli chodzi o niego. Po tym, jak książę Karol poinformował synów o tym, że Diana zginęła w wypadku, powiedział, że dziadkowie chcieliby się z nimi zobaczyć. Zaprowadził zrozpaczonych synów do sali, w której czekali królowa i książę Filip. Jak opowiadali potem bracia, królewska para nie przytuliła żadnego z nich. Kilka godzin wcześniej, po otrzymaniu wiadomości o śmierci swej byłej żony, książę Karol, przygnębiony, zadzwonił do swojego sekretarza i skarżył się: wszyscy obwinią mnie. Ale jeszcze wcześniej zadzwonił do Kamili i odbył samotny spacer po wrzosowiskach. Mając świadomość, że teraz świat oszaleje, że będą świadkami reakcji, których jeszcze nie widzieli, i że to może zrujnować wszystko, zrujnować monarchię. William wypowiedział się, że śmierć mamy spowodowała u niego traumę, która trwała i trwała przez kolejne 20 lat. Harry z kolei nie dopuszczał do siebie myśli, że mama nie żyje. Spare napisał: nagle przyszło mi do głowy, że to wszystko to mistyfikacja, sztuczka na potrzeby prasy, że tak naprawdę mama żyje, miała nieszczęśliwe życie
Była oszukiwana, gnębiona i okłamywana. Zdecydowała się więc na udawany wypadek, aby przyciągnąć uwagę i zniknęła. Jasne, to wszystko było tylko strategią, aby zacząć od nowa. Teraz pewnie wynajmuje apartament w Paryżu albo układa świeże kwiaty w tajemniczej chatce wysoko w Alpach Szwajcarskich. Wkrótce przyjedzie po mnie i Willego. Ona się jedynie ukrywa. Poczułem ogromną ulgę, jednak nagle pojawiły się wątpliwości. Chwila, mama nigdy by nam tego nie zrobiła, ale może nie miała wyboru. To była jej jedyna szansa, aby się uwolnić. Wróci, musi wrócić. Za 2 tygodnie są moje urodziny. Harry przez bardzo długi czas wierzył, że Diana sfingowała swoją śmierć. Odpierał myśl, że mama już nie wróci. Wspominając jej pogrzeb, opowiada, jak przy pięknej pogodzie wyruszyli wszyscy razem. Ja, wujek Charles, Lily po jego prawej, a za nim dziadek, a po mojej lewej stronie szedł tata. Dziadek wyglądał tak godnie, jakby to były kolejne królewskie zaręczyny. Widziałem wyraźnie jego oczy. Patrzył prosto przed siebie, podobnie jak wszyscy inni. Tylko ja opuściłem wzrok pod nogi. I Willy. I choć wydawało się to niemożliwe, nie było słychać żadnego ludzkiego głosu, mimo że wzdłuż ulic stanęły 2 miliony ludzi. Harry zapamiętał jedynie stukanie kopyt maszerujących koni i skrzypienie kół armaty, którą ciągnęły. Gdy kondukt dotarł wreszcie do Althorpe, wyjęto trumnę i przeniesiono ją ponad sadzawką. Willy i ja poszliśmy za nią. Powiedziano mi, że dłonie matki zostały złożone na piersiach, a między nimi umieszczono zdjęcie Willego i moje, być może, jedynych 2 mężczyzn, którzy kiedykolwiek ją naprawdę kochali. Na pewno 2, którzy kochali ją najbardziej. Po latach Harry poprosił o pokazanie mu teczki z aktami wypadku w Paryżu, która zawierała nieopublikowane zdjęcia ze zdarzenia. Syn księżnej wyraził niedowierzanie w winę Henry'ego Pola, pisze o nim w ten sposób. Wiele osób właśnie jego winiło o wypadek, bo rzekomo miał alkohol we krwi. Był martwy i nie mógł nic powiedzieć. Przeglądając zdjęcia matki, Harry zauważył na nich tylko docierające zewsząd błyski aparatów. Nic, tylko zdjęcia. Gdy przyjrzał się uważniej, nie dostrzegł żadnych wstrząsających obrazów. Jego mama wyglądała normalnie, jak to sam określił, ogólnie w porządku. Po wszystkim zamknął gwałtownie teczkę i powiedział: ona się ukrywa. Ogólnie rzecz ujmując, teczka nie zawierała niczego poza informacją, że Diana brała udział w wypadku samochodowym, z którego wydawało się, że wyszła cało i że ci, którzy ją fotografowali, zamiast udzielić pomocy, nie przestawali robić zdjęć. I to wszystko. Tajemnica nie została wyjaśniona. Harry nie mógł darować sobie ostatniej rozmowy z matką. Na dzień przed swoją śmiercią zadzwoniła, a on akurat był zajęty zabawą z bratem i kuzynami i czym prędzej zakończył rozmowę. Dziś żałuje, że nie zdążył powiedzieć, jak bardzo ją kochał. W roku 2007, podczas półfinału Pucharu Świata w rugby, Harry pojechał po raz pierwszy do Paryża. Podczas swojej pierwszej nocy w tym mieście zapytał kierowcę, czy zna tunel, w którym jego matka straciła życie. Tunel nazywa się Pont de l'Alma. Chciałbym przez niego przejechać z prędkością 150 km na godzinę, powiedział. A potem ruszyli, przebijając się przez ulicę, mijając Ritz, w końcu dotarli do tunelu. Samochód przeskoczył nad pagórkami przy samym wejściu. Minęli miejsce, gdzie miało wyrzucić samochód Diany z trasy. Po tym, jak minęli tunel, Harry pomyślał: moja mama zginęła przez takie nic. Przecież to zwyczajny, prosty tunel. Nie ma powodu, aby ktokolwiek tu umierał. Później przejechał przez tunel jeszcze raz. Ta noc pozbawiła go wątpliwości. Na końcu pomyślał: ona nie żyje. Mój Boże, ona naprawdę odeszła. Na zawsze. Noc skończyła się w barze, gdzie Harry pił z kolegami. Potem jeszcze wdał się w bójkę. Następnego dnia zadzwonił do Williama i opowiedział mu o poprzedniej nocy. Okazało się, że jego brat także przejechał się tunelem. Jechał do Paryża na finał rugby. Spotkali się i po tych wszystkich latach powiedzieli sobie, że po wydaniu tak dużych pieniędzy na ustalenie prawdy, ostateczny wniosek, że kierowca matki był pijany i że to była jedyna przyczyna wypadku, był absurdem. Nawet gdyby ten człowiek pił, nie powinien mieć żadnych problemów z nawigacją w tak krótkim tunelu. Chyba że był atakowany przez paparazzi, którzy go oślepili. Bracia zadawali sobie pytania: dlaczego paparazzi nie są w więzieniu? Kto ich wysłał? I dlaczego ci, którzy ich nasłali, nie zostali aresztowani? Korupcja i zamiatanie pod dywan.
Harry i William chcieli zwołać konferencję prasową, ale władze ich od tego odwiodły. Po latach Harry wydał oświadczenie, że to dziennikarze byli winni śmierci jego matki. Tego typu praktyki dziennikarskie, lub nawet gorsze, wciąż są pospolite. Moja mama w wyniku takich działań straciła życie. W grudniu 2022 roku do US Magazine powiedział: moja mama była prześladowana przez całe życie przez mojego ojca, ale po ich separacji prześladowanie osiągnęło nowy poziom. Widziałem różne rzeczy, doświadczyłem różnych rzeczy i dowiedziałem się o wielu rzeczach. Byłem świadkiem bólu i cierpienia kobiet wrzeniających się w tę instytucję. Harry pisze również o Kamili, o tym jak w 2005 roku razem z Williamem błagali ojca, by się z nią nie żenił. Ostatecznie zmuszeni byli odpuścić i życzyć ojcu szczęścia. Harry ze smutkiem wspominał, jak po swojej wyprowadzce z rodzinnej rezydencji macocha zamieniła jego pokój na swoją prywatną garderobę. Ale nie to było najgorsze. Harry powiedział, że jego ojciec i spin doktor Kamili, który miał za zadanie poprawić jej wizerunek w mediach, wspólnie zadecydowali wrzucić go pod pędzący autobus. W 2002 roku, aby wzbudzić współczucie dla Karola i jego związku, jedna z dziennikarek za przyzwoleniem pałacu napisała artykuł na temat zażywania narkotyków przez Harry'ego i o terapii księcia w ośrodku odwykowym. Kiedy Harry dowiedział się, że artykuł ma się pojawić, pomyślał naiwnie, że tata na pewno zrobi coś, żeby powstrzymać dziennikarkę. Po tym, jak tekst wydrukowano w prasie, Karol przestał być postrzegany jako niewierny mąż. Teraz w oczach świata jawił się jako udręczony, biedny, samotny ojciec, próbujący poradzić sobie z uzależnionym synem. Nie było istotne, że Harry był w ośrodku odwykowym w ramach swojej działalności charytatywnej. Negatywny przekaz poszedł w świat, a książę wprost nie dowierzał, że było to dziełem jego własnej rodziny. W 2019 roku William naprawdę się wściekł, ponieważ ludzie taty i Kamili podsunęli prasie historię o nim, Kate i dzieciach, a on nie miał już zamiaru tego dłużej znosić. Daj im palec, a wezmą całą rękę, skarżył się William. Niedługo później doszło do konfrontacji synów z Karolem. William wyszedł do ojca z pretensjami. Jak możesz pozwalać, by ktoś obcy tak traktował twoich synów? Karol od razu się zdenerwował i zaczął krzyczeć, że William ma paranoję, że obaj z Harrym ją mają. Paranoja brzmi znajomo, prawda? Karol powiedział, że przecież jeśli prasa pisze o nich źle, a o nim dobrze, nie oznacza od razu, że stoją za tym jego ludzie. Harry powiedział, że mają dowody na to, że tak właśnie jest. Kamilę nazwał kobietą niebezpieczną. Mówił o jej konszachtach z dziennikarzami. Powiedział, że już wolałby, żeby była szczęśliwa, bo może wtedy stałaby się mniej niebezpieczna. Dziś królowa Kamila jest przedstawiana w sposób pozytywny. Niektórzy dziennikarze podkreślają, jak wyboistą drogę przeszła od Rottweilera do królowej małżonki. Jeśli to prawda, co mówił Higgins z The Sun oraz książę Harry, historia z przekazywaniem informacji prasie przez Kamilę powtórzyła się, a może wszystko trwało przez cały czas. Harry nie dowierzał, jak potraktowała go własna rodzina. Co do jego matki, obaj z Williamem obwiniają dziennikarzy za przyczynienie się do śmierci Diany, zauważają jednak, że za wypadkiem stał ktoś większy, kto nasłał paparazzi. A jak skończyła się historia z Bashirem? Zgodnie z ustaleniami raportu Dysona, Bashir wykorzystał grafika Matta Whistlera, współpracującego z BBC, do przygotowania fałszywych wyciągów bankowych Spencerowi. Whistler nie był świadomy, do czego mają posłużyć te dokumenty. Skonsultował się z producentem Markiem Kilikiem i obaj zaczęli podejrzewać, że Bashir zamierzał użyć fałszywych dokumentów, aby wpłynąć na Spencera. Kilik zainteresował się sprawą i zapytał o przeznaczenie dokumentów, lecz dziennikarz odmówił odpowiedzi, twierdząc, że to nie jego interes. Kilik został zwolniony z pracy zaledwie dobę później, a wokół jego osoby stworzono narrację, że zazdrości Bashirowi sukcesów i próbuje mu zbruździć. Kilik zapłacił cenę za swoją uczciwość. Grafik Whistler również został wyrzucony. Nagle okazało się, że jest niepotrzebny, że nie ma dla niego zleceń. Po nieudanej walce o utrzymanie się w branży, w końcu poddał się i założył swój sklep z rowerami. Tony Hall, szef sekcji krajowej BBC, po pierwszych doniesieniach o fałszywych wyciągach bankowych, zlecił wewnętrzne śledztwo, które jednak nie wykazało nieprawidłowości. Pomimo sugestii o nieuczciwym działaniu Bashira,
Hall zaufał mu, uznając go za szczerego i szlachetnego człowieka. Oparł się wyłącznie na tym, co dziennikarz mu mówił. Nawet po tym, jak dziennik Mail w 1996 roku sugerował, że Bashir mógł posłużyć się sfałszowanymi dokumentami, BBC unikało tematu. Ostatecznie, w obliczu ciążących zarzutów, Tony Hall przyznał przed parlamentem brytyjskim, że popełnił błąd, nie zwalniając Bashira. Mówił, że dziennikarz coś wspominał o fałszywych wyciągach bankowych, jednak uznał, że Bashir nie pokazał ich bratu Diany. Brat księżnej Diany, który długo domagał się niezależnego śledztwa, ostatecznie ujrzał rozwiązanie tej kontrowersyjnej sprawy z przeszłości. W efekcie afery BBC utraciło zaufanie nie tylko widzów, ale także pracowników. Podczas gdy Martin Bashir zyskiwał sławę dzięki ekskluzywnym wywiadom z prominentnymi osobami, jego współpracownicy Whistler i Killick stracili pracę za wtrącanie się w nieswoje sprawy. Wywiad z Dianą przyniósł Bashirowi prestiżową nagrodę BAFTA i umocnił jego pozycję jako cenionego dziennikarza. Po transferze do stacji ITV Bashir przeprowadził szereg wywiadów, które budziły kontrowersje. Jak napisała Tina Brown w kronikach Diany, Bashir był samotnikiem, który nikomu niczego nie był winien. Jego siła perswazji płynęła nie tyle z dostrzegalnego uroku, ale z daru manipulacji. Potrafił dokładnie określić, które przyciski należy nacisnąć, aby otrzymać to, na czym mu zależy. W 2003 roku zrealizował film dokumentalny o Michaelu Jacksonie. Nie potrafię znaleźć słów, aby opisać Neverland. Zwrócił się do Jacksona, próbując uzyskać wywiad, który następnie stał się obciążający i doprowadził do aresztowania Jacksona. Bashir zasłynął z kontrowersyjnych pytań na temat spania piosenkarza w jednym łóżku z dziećmi, co wywołało lawinę krytyki. Wywiad okazał się toksyczny i miał doprowadzić do załamania psychicznego Jacksona. Piosenkarz odniósł się do tych negatywnych doświadczeń i powiedział: dziś czuję się bardziej zdradzony niż kiedykolwiek wcześniej. Człowiek, który poznał moje dzieci, mój personel i mnie osobiście, którego wpuściłem do swojego serca i powiedziałem mu prawdę, zawiódł zaufanie, którym go obdarzyłem i stworzył ten straszny i niesprawiedliwy program. Każdy, kto mnie zna, zna prawdę. Moje dzieci są na pierwszym miejscu w moim życiu i nigdy nie skrzywdziłbym żadnego dziecka. Jackson czuł się przy nim bezpiecznie i traktował go jak przyjaciela. Po śmierci Jacksona menadżer muzyka opowiedział o reakcji Jacksona na film dokumentalny Bashira. To go złamało, to go zabiło. Długo umierał, ale zaczęło się tej nocy. Wcześniej narkotyki były podporą, ale potem stały się koniecznością. Bashir powiedział później, podczas relacji ABC, o śmierci Jacksona. Uważam, że warto zaznaczyć, że Michael Jackson był prawdopodobnie największym tancerzem i muzykiem, jakiego świat kiedykolwiek znał. Oczywiście podczas kręcenia filmu dokumentalnego część materiału dotyczyła kontrowersji związanych z jego relacjami z młodymi ludźmi. Jednak prawda jest taka, że nigdy nie został skazany za żadne przestępstwo. Osobiście nie byłem świadkiem żadnych wykroczeń i mimo, że jego styl życia mógł być nieco niekonwencjonalny, nie uważam tego za przestępstwo. Myślę, że świat teraz stracił jednego z najwybitniejszych artystów, jakiego kiedykolwiek znał. Jonathan Maitland, który pod koniec lat 90. pracował z Bashirem, mówił o jego darze do zjednywania sobie ludzi. Potrafił schlebiać innym, ale to nie były szczere słowa. Miał dużą determinację, by kłamać. Zazdrościłem mu zrealizowania dokumentu z Jacksonem, podobnie jak wywiadu z księżną Dianą. Też próbowałem umówić się na wywiad z Jacksonem, ale poddałem się po kilku SMS-ach z jego przyjacielem Gellerem. Bashira nakręcał szum, który robił wokół swojej osoby, kiedy realizował kolejny duży wywiad. Był bardzo ambitny, jako dziennikarz nie odpuszczał. Michaela Barrymora, brytyjskiego aktora i komika oskarżonego o zabójstwo, namawiał do wywiadu przez 2 lata, a nad dokumentem o Jacksonie podobno pracował aż przez 5 lat. Film dokumentalny Living with Michael Jackson obejrzało 15 milionów Brytyjczyków i 38 milionów Amerykanów. Dzięki temu Bashir mógł rozpocząć karierę w Stanach. W 2004 roku podpisał kontrakt z telewizją ABC i przeprowadził się do Nowego Jorku. W 2008 roku kariera dziennikarza zaczęła się sypać, kiedy padł ofiarą krytyki za seksistowskie żarty na bankiecie dla dziennikarzy azjatyckiego pochodzenia. W trakcie wydarzenia z udziałem Juju Chang, współprowadzącej program Nightline, Martin Bashir powiedział, że niezwykle cieszy się obecnością Azjatek i całe szczęście, że podium, przy którym stoi, zasłania go od pasa w dół.
został wygwizdany przez widownię. Później publicznie przeprosił za ten wybryk. Wkrótce, w 2013 roku został zwolniony z amerykańskiej stacji, po tym jak w swoim programie, który prowadził, nazwał byłą gubernatorkę Alaski Sarah Palin światowej klasy idiotką. Palin dokonała porównania długu USA z niewolnictwem. Wskazując, jak okrutne i barbarzyńskie było niewolnictwo, Bashir jako przykład podał dawkę Darbiego. Dawka Darbiego była formą tortur stosowaną na Jamajce w celu karania niewolników na plantacjach należących do Thomasa Thistlewooda. Żyjący w XVIII wieku Thistlewood był nadzorcą plantacji i w swoim liczącym 14 tysięcy stron dzienniku obszernie opisywał wymyślone przez siebie brutalne kary dla ludzi niewolnych. Podając go jako przykład, Bashir na oczach milionów widzów powiedział, że Sarah Palin zasługuje na dawkę Darbiego, czyli na wepchnięcie jej do ust ludzkich odchodów. Mimo że Bashir przeprosił, te słowa nie zostały mu wybaczone. 2 tygodnie później już nie pracował. Został zmuszony do odejścia z amerykańskiej stacji. Po skandalu opuścił Stany i wrócił do Wielkiej Brytanii. Co zadziwiające, niedługo później znów zatrudniła go brytyjska telewizja BBC, tym razem jako korespondenta do spraw religii. Jego powrót był kontrowersyjny, zwłaszcza gdy okazało się, że proces rekrutacji odbył się szybko i w niejasnych okolicznościach. Bashir spotykał się z kadrą zarządzającą przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Koledzy z branży nie dowierzali, że Bashir jak gdyby nigdy nic wrócił do telewizji, i to jeszcze jako dziennikarz zajmujący się religią i etyką. W maju 2021 roku, tydzień przed upublicznieniem wyników śledztwa w sprawie jego wywiadu z księżną Dianą, odszedł z telewizji, powołując się na problemy zdrowotne. Odchodząc z BBC, co prawda przeprosił za kontrowersyjny wywiad synów księżnej Diany, Williama i Harry'ego, jednak cały czas przekonywał, że swoim wywiadem nie wyrządził nikomu krzywdy. Dodał, że Diana wyjawiła mu, że rozmawiała z mistykami i jasnowidzami, którzy jego zdaniem byli źródłem fałszywych informacji, które otrzymywała. Oficjalnie przeprosiny w sprawie przekrętu Bashira wystosowało za to BBC. Nie tylko do członków rodziny królewskiej, ale także byłej niani Williama i Harry'ego, a także sygnalistów Killika i Whistlera. Cała trójka dostała od stacji odszkodowanie. Na początku września 2022 roku szefostwo BBC przekazało całość dochodów uzyskanych ze sprzedaży wywiadu na wsparcie organizacji pomocowych związanych z księżną Dianą. Tim Davy, dyrektor generalny BBC, powiedział, że stacja już nigdy nie wyemituje tego materiału. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o pozostawieniu łapek w górę i komentarzy. Do usłyszenia.